W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na właściwą drogę skieruj mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W Twojej obecności, Maryjo, wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Tak brzmi kolejne zdanie z naszego aktu poświęcenia. Kochani, idziemy dalej w naszej podróży. Jesteśmy świadomi miłości Boga w naszym życiu. Powiedzieliśmy tak na miłość Boga w naszym życiu. Wyrzekliśmy się tego, co sprzeciwia się miłości Boga, a więc grzechu i wszystkich dzieł szatana. I teraz dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, aby uczynić kolejną decyzję. Decyzję wiary, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem i jedynym moim Panem. Cóż to znaczy, że Jezus jest Zbawicielem? Jezus zbawia, to oznacza, że On mnie ratuje. Od czego mnie Jezus ratuje? Od grzechu, a tak naprawdę od śmierci wiecznej. Dlatego, że Słowo Boże mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy grzeszymy, powinniśmy umrzeć. I to umrzeć na wieki. Jezus wziął to na siebie i to On podjął decyzję i zgodził się umrzeć za mnie i za ciebie. I nie ma żadnego innego człowieka czy kogokolwiek, kto mógłby uratować ciebie od twojego grzechu. Grzech jest twoim największym problemem w życiu. I jedynym, który może rozwiązać ten problem, jest Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel człowieka. Jezus, właśnie ten, który cię ratuje od grzechu, chce też być twoim jedynym Panem. Cóż to znaczy, że Jezus ma być moim jedynym Panem? Czy to znaczy, że nie wiem, tak jak Pan Kowalski, Pan Nowak? No z całą pewnością nie. Pan to jest ten, który ma władzę. Kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, że jest Panem całego świata, to znaczy, że Bóg Ojciec przekazał mu władzę nad wszelkim stworzeniem. To znaczy, że Jezus jest tym, który ma władzę nad życiem i śmiercią. Jezus jest tym, który pokonał grzech, szatana i wszystkie jego dzieła. Jezus jest tym, którego imię Bóg wywyższył ponad wszelkie imię. Na imię Jezusa zgina się każde kolano istot niebieskich, i ziemskich i podziemnych. Tak nam mówi Słowo Boże. Zobacz, jakiego wspaniałego masz Pana, jakiego potężnego masz Pana. Jeżeli tylko się zgodzisz, jeżeli na to pozwolisz, to Jezus zajmie się twoim życiem i będzie je tak prowadził, abyś w swoim życiu mógł doświadczać owoców Bożej miłości i abyś w swoim życiu najlepiej wypełniał wolę Bożą. Pan Jezus pyta apostołów pod Cezareą Filipową, za kogo uważają mnie ludzie? I apostołowie dają różne odpowiedzi, bardzo dużo różnych odpowiedzi. Jedni za Eliasza, inni za jednego z proroków, inni za Jana Chrzciciela. Bardzo łatwo jest dawać odpowiedzi w imieniu innych. Bardzo łatwo jest odpowiadać za innych, co inni myślą, co inni uważają, za kogo inni uważają Jezusa Chrystusa. Ale potem Pan Jezus zadaje drugie pytanie, które tak naprawdę jest pułapką. Bo pyta, a wy za kogo mnie uważacie? I tutaj już następuje cisza. I nikt nie odpowiada, tylko apostoł Piotr, który zawsze jest pierwszy, mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. Wyznaję wiarę w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Dlaczego to pytanie jest tak trudne? Dlaczego tak trudno na nie czasem odpowiedzieć? Ponieważ ono wymaga naszego zaangażowania. Apostołowie doskonale wiedzą, że gdy odpowiedzą na to pytanie pozytywnie, ty jesteś Mesjasz, to ich życie będzie się musiało zmienić. To jest bardzo podobna sytuacja jak w życiu uczuciowym, kiedy dziewczyna na przykład pyta chłopaka, czy kochasz mnie? No i chłopak wie, że to jest pytanie
po którym wszystko musi się zmienić. Jeżeli odpowie, tak, kocham Cię, no to wiadomo, relacja się rozwija i w naturalny sposób dąży ku małżeństwu. Jeżeli odpowie, nie, nie kocham Cię, no to się wszystko musi rozejść. Najgorzej jest nic nie powiedzieć, prawda? To już nie wiadomo wtedy, co robić. Ale to są takie fundamentalne pytania, które wiadomo, że zmieniają nasze życie. I właśnie pytanie o wiarę, o to, czy wierzymy, my konkretnie, czy ja konkretnie wierzę w Jezusa Chrystusa, jest pytaniem o głębokość naszej wiary. Nie chodzi tylko o opinię o Panu Jezusie, ale o to, czy nasza wiara jest świadoma i dojrzała. Jan Paweł II wspominał, że on wychował się w atmosferze wiary i nigdy z wiarą nie miał problemów. Ale również jego wiara musiała w którymś momencie zejść na pewien poziom głębokości, który nie był mu dostępny w dzieciństwie. Do tego zaprasza nas dzisiaj Pan Jezus. Do tego, abyśmy zobaczyli, czy moja odpowiedź na pytanie Jezusa Chrystusa, za kogo mnie uważają ludzie, zmienia moje życie. Jeżeli tak, to zanurzamy się w głębokość wiary i nasza wiara jest coraz bardziej świadoma i dojrzała. Kiedy myślę sobie o wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa w obecności Maryi, to wiecie co, od razu zastanawiam się, jak mogła wyglądać sytuacja po śmierci Pana Jezusa. Pod krzyżem, jak wiemy, była Maryja, Jan, kobiety. No a gdzie była pozostała, nie powiem, jedenastka? Dziesiątka. Gdzie była pozostała dziesiątka? Uciekli, wystraszyli się. Piotr zdradził. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus oczywiście pyta Piotra, czy go kocha. I relacja między Panem Jezusem a Piotrem, między uczniami a Panem Jezusem uporządkowuje się. Widzą zmartwychwstałego i wyznają wiarę w Niego. Co mówi nam Pismo Święte o tej relacji Maryi z uczniami? Ona stała pod krzyżem z Janem i kobietami. I ma taką świadomość, że cała dziesiątka zwiała. Przyjaciele jej syna zwiali. 3 lata ich nauczał, mówił im, co się będzie działo. Oni zwiali. Kiedy przejdziemy dalej, zaraz na początku Dziejów Apostolskich, czytamy, że wrócili wtedy do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest tuż przy Jeruzalem w odległości drogi szabatowej. A gdy przybyli, weszli do górnej izby i tam przebywali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Zelota i Juda syn Jakuba. Ci wszyscy trwali gorliwie na wspólnej modlitwie razem z kobietami i z Maryją, Matką Jezusa i z Jego krewnymi. Jak ta relacja musiała wyglądać? Jak dobrą, ciepłą, pełną miłości i pokoju osobą musiała być Maryja, żeby po tej akcji zdradzieckiej całej dziesiątki spotkać się z nimi na wspólnej modlitwie. Wszyscy trwali na wspólnej modlitwie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że zdradzacie swojego najbliższego przyjaciela, zostawiacie go w najtrudniejszym momencie, a później, po kilku dniach, spotykacie się z jego mamą na wspólnej modlitwie. Kim musiała być Maryja, żeby oni w tej grupie mogli się spotkać na wspólnej modlitwie, bez wyrzutów sumienia, w miłości i pokoju? Dlaczego jest tak ważne w jej obecności wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa? No właśnie dlatego, że jesteśmy tą dziesiątką, która zwiała. Jaka to jest sytuacja? Zdrajcy syna z jego matką modlą się wspólnie w wieczerniku. Nieważne, w jakiej sytuacji jesteś, wyznaj dzisiaj wiarę serduchem w Jezusa Chrystusa, w obecności Maryi, która cię nie oskarża, ale bezgranicznie kocha i prowadzi w górę, prosto do Jezusa Chrystusa. W Twojej obecności, Maryjo, wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Zacznijmy, kochani, od tych słów na początku. Dlaczego jest to tak ważne? W Twojej obecności, Maryjo. Zobaczcie, kochani, co nam pokazuje Ewangelia. Pan Jezus miał 12 przyjaciół. Kiedy wszedł na drogę krzyżową, kiedy rozpoczął się ten czas próby, trudny,
został jeden. Który? Ten, który był przy Maryi. W jej obecności wytrwał. W jej obecności wyznał wiarę w Jezusa, chociaż też miał chwilę, kiedy uciekł, ale wrócił. Święty Ludwik pisze, i to jest bardzo ważne, że oddanie się całkowite Maryi między innymi niesie ze sobą takie dwa wielkie dary łaski Bożej. Po pierwsze, dar nieustannej obecności Maryi. Te słowa spod krzyża wziął ją do siebie, w dosłownym tłumaczeniu oznaczają, że wziął Maryję do wszystkiego, co własne. Czyli ja, kiedy się cały oddaję, kiedy mówię do Matki Bożej, jestem cały Twój, to mówię jej wszędzie, do wszystkiego, co moje, masz dostęp. Daję Ci kluczyki, czy na przykład mówiąc językiem młodzieżowym, daję Ci hasło wejścia po prostu do wszystkich skrzynek, na wszystkie konta, jakie we mnie są po prostu, do wszystkich zakamarków. Możesz tam wszędzie wejść. I ona, jeżeli ją tak zaprosisz, to ona to uczyni. To znaczy, stanie się częścią wszystkiego, co robisz, wszystkiego, czym jesteś, każdego dnia. I to jest piękne. Druga rzecz, o której mówi święty Ludwik, że oddając się Matce Bożej, otrzymujesz udział w wierze Maryi. I to jest mega ważne. Dlatego, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, cała wiara Kościoła przetrwała, wytrwała i utrzymała się w niej. Kochani, nigdy jeszcze nie było tak trudno wierzyć jak dzisiaj, a wydaje się, że z każdym dniem to jest jeszcze trudniejsze. Nie wiemy, jakie próby nas czekają, jakie wydarzenia. Może to, co najtrudniejsze, najciemniejsze przed nami. Natomiast jedno jest ważne. Z Maryją wytrwamy. Ponieważ jej wiara się nigdy nie zachwiała i jeżeli się do niej dołączymy, złączymy się z nią, to będziemy mieć udział w tej niezachwianej wierze. I to jest mega ważne. To jest mega istotne. Wyznaję wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Zobaczcie, kochani, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne, że w tej duchowości, na tej drodze oddania się całkowitego Matce Bożej, kto jest w centrum, w kogo my się wpatrujemy, mówiąc to, wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa. Razem z Matką Bożą u boku patrzymy na Jezusa. I mówimy, Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem jedynym. Kochani, zobaczcie, co to znaczy panować. To znaczy mieć kontrolę. Dopóki się nie oddasz całkowicie, Ty jesteś Panem. Ty kontrolujesz. Ty jesteś Bogiem. Dopiero kiedy się oddajesz, pozwalasz Bogu być Bogiem, a Ty jesteś tym, kim jesteś jakby ze swojej natury, czyli istotą zależną, uzależnioną od Boga. Czyli ten akt oddania wprowadza nas po prostu i pozwala, żeby Bóg był dla mnie tym, kim jest. Bóg ma mnie ogarniać, nie ja siebie. Ja bym siebie w życiu nie ogarnął. Bóg mnie ogarnia i Maryja mnie ogarnia. Dlatego się chcę oddać. To jest wielka ulga, wielkie ukojenie, bo zrozumieć, że to nie Ty masz mieć rękę na pulsie we wszystkim. To nie Ty masz wszystko kontrolować. I żeby w to, kochani, wejść, żeby tego doświadczyć, to dzisiaj mam dla Was takie zadanie. Może to znacie. Posłuchajcie, wsłuchajcie się, wczytajcie się też w tą krótką modlitwę zawierzenia Ojca Dolindo Ruotolo. Jezu, Ty się tym zajmij. Ona właśnie wyraża to, że Jezus jest tym, który ma się zatroszczyć. Zostaw i oddaj Bogu te wszystkie maski, ten makijaż swój, te zbroje, te mechanizmy obronne. Dopiero jak to wszystko oddasz, Bóg będzie mógł być Twoim jedynym obrońcą. I wtedy będziesz naprawdę bezpieczny, bezpieczna. Maryja Cię poprowadzi do tego. Dzięki, kochani, za dzisiaj. I zapraszam Was na jutro, na kolejny dzień. Szczęść Boże.